długo nie zabawi. Ale jakiś festiwal zorganizować. Jeszcze fajniejsze, jeszcze ładniejsze dziewczyny tutaj w ogóle przyprowadzić, w ogóle przywieźć tak, żeby zakochały się, w ogóle te piosenkarki, żeby tu mieszkały, żeby to było nowe Hollywood, ale to po prostu Kidak Hollywood. A ja może Kidak? Ty dałem taką nazwę Kidak, czy tam była inna nazwa? Zapomniałem. Kuźwa. Zmienię w papierach na Kidak. Halo, halo, obywatelu Kidak. Co tam się stało? Co? Zabrakło whisky? No to dzwoń do restauracji, niech ci przywiozą. A, chcesz kupon na whisky? A ile tam kosztuje? 80? Dobra, zapłać 50, a jak po prostu będzie miał właściciel coś nie tak do tego, to powiedz, że prezydent ci kazał. I jeżeli powiedzmy się nie posłucha, no to od razu w ten sam dzień przyjadę zaraz i zamknę lokal, okej? No. Zaraz, restauracja Max. Czy płacą podatki? O, nie, może to nie, sprawdzę. O, sprawdzę najlepiej, czy po prostu są uczciwi. O, już tutaj jeden minus. Cyk, drugi. O, 4 minusy, ludzie. 4 minusy, wyślę wiadomość. Jeśli nie sprzedasz za 50 zł mojemu mieszkańcowi, to zamykam lokal. Pyk, cyk, wysłane. Halo, Agatko. Co? Gumy są za drogie? Ile kosztują? 20 zł? Nie no, słuchaj, przecież tak nie może być. 9,99 pasuje? No, dobra, to powiedz, że prezydent kazał. Jak nie, to zamykam lokal. No, no. No i oczywiście przerwa, wyłączam pyk. Teraz trzeba dobrze się napić. Wziąć ze sejfu kasę, która ma się przysłużyć miastu i pojechać na krótkie wakacje do Los Angeles. Wydać no, $2000 i wrócić szczęśliwym. No.